Wariat uszkodził arcydzieło Matejki. 19 lipca 1927 roku, Lech, Gazeta Gnieźnieńska, codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów. We wtorek o godzinie 11 rano woźny Zachęty spostrzegł nalepiony na obrazie Matejki Batory pod Pskowem afisz z wydrukowanymi następującymi słowami. Synteza ogólna, prawda absolutna, rozwiązanie zagadki świata, pogodzenie wszystkich sprzeczności naukowych, religijnych, społecznych, międzynarodowych, wspólny język ludzkości. Podpisano W. Sikorski. Określenie śmierci wkrótce wyjdzie z druku. Woźny spostrzegłszy to, zawiadomił natychmiast konserwatora Zachęty, który z całą starannością, z zachowaniem ostrożności, by nie uszkodzić obrazu, odlepił plakat. Okazało się, że miejsce, na którym nalepiono plakat, zostało przecięte na długości 15 cm. Przeprowadzone doraźnie dochodzenie wskazało, że w sali znajdował się osobnik w długiej czarnej pelerynie, który uporczywie z bliska przyglądał się obrazowi. Opierając się na tych wskazówkach, aresztowano Wojciecha Sikorskiego, lat 41, zamieszkującego w Warszawie na Starym Mieście numer 21. Jest on przednikiem 9. kategorii w Wydziale 9. Magistratu. Postanowił jakimś niezwykłym czynem zwrócić na siebie uwagę całego społeczeństwa, mając nadzieję, że gdy stanie się znany, znajdzie nakładce swojej pracy. Znając wartość matejkowskiego arcydzieła, postanowił zniszczyć je częściowo. Sikorski zdradza objawy zaburzeń psychicznych. Będzie oddany pod obserwację lekarską. Wariackie losy obrazów Jana Matejki podczas II wojny światowej. Akt pierwszy. Na tyły. A więc wojna do broni, dla ojczyzny ratowania. Bomby spadają na Warszawę. Zachęta może spłonąć w każdej chwili, a wraz z nią bitwa pod Grunwaldem i kazanie skargi, eksponowane w niej od 1922 roku. 7 września pada Westerplatte i pada rozkaz ewakuacja obrazów. Płótna zwinąć i zapakować w skrzynię. Teraz, zaraz, natychmiast. Skrzynię załadować na długą platformę. Powierzyć skarb trzem zaufanym osobom. Oddelegować do akcji Bolesława Surało-Gajduczeni, malarza, Stanisława Eismonda, wiceprezesa Zachęty i Stanisława Mikulicz-Radeckiego, dyrektora administracyjnego Zachęty. Dla obrazów ratowania, kierunek Lublin. Września 1939 roku konwój z obrazami zajechał przed Muzeum Lubelskie. Bomby spadają na Lublin. Ginie Stanisław Eismond, ginie Bolesław Surało. Profesor Władysław Wojda, intendent Muzeum Lubelskiego, schował obrazy w ladzie z książkami, która miała formę wielkiej skrzyni. Przez prawie 9 miesięcy leżą ukryte tuż pod nosem hitlerowców. To dla faszystów niewygodny i upokarzający fakt. Najpierw 2 miliony marek. Następnie 10 milionów marek chce dać Józef Goebbels temu z Polaków, kto zdradzi miejsce ukrycia dzieł Matejki. Nikt się nie zgłosił. SS zaprasza więc do siebie. Najbardziej aktywny w poszukiwaniu obrazów Matejki jest Theobald Diesel, funkcjonariusz Gestapo. Domyślił się, że obrazy przewieziono z Warszawy na wschód, może do Lublina. Przesłuchiwany jest profesor Wojda. Przesłuchiwani są pracownicy Muzeum Lubelskiego, Zachęty i Muzeum Narodowego. Nadchodzi Wielkanoc 1941.
na terenie taborów miejskich przy ulicy Elektrycznej w Lublinie, nadzorowana przez kierownika taboru miejskiego Franciszka Galerę, szykuje się do roli, która trochę odmieni fatum ciążące na dziedzictwie polskiej kultury. Kamena, kwartalnik społeczno-literacki, Lublin, numer 4. W Wielki Piątek przystąpiono do ukrycia obrazów. Woźnica Michał Grzesiak przewiózł skrzynię z obrazami do szopy. Tam czekał wykopany w klepisku dół, głęboki na 1,5 metra, dla ochrony przed wilgocią oszalowany deskami i obłożony papą. Wał z obrazami, owinięty również papą i okręcony drutem, wpuszczono do skrzyni przy pomocy prymitywnego dźwigu. Opakowanie uszczelniono słomą i wieko skrzyni zabito. Po kilku dniach nad skrzynią został ułożony i zabetonowany klinkier. Stodołę odwodniono przez wykonanie kanałów odpływowych. Na klepisku zmagazynowano słomę i siano. Tak ukryte bitwa pod Grunwaldem i kazanie skargi przeleżały aż do października 1944 roku. Franciszek Galera wraz z rodziną, narażając życie, pilnował tej skrzyni przez całą wojnę. Ale w październiku 1944 roku do urzędującego w Lublinie PKWN-u zgłosił się niejaki Roman Pieczyrak i wskazał tym tymczasowym organom administracyjnym szopę przy ulicy Elektrycznej. Propaganda nie mogła nie wykorzystać takiego prezentu. Z pompą wydobyto obrazy z dołu, a wszystko uwieczniła polska kronika filmowa. Niemcy nie domyślali się nigdy, że pod ziemią w stodole taborów miejskich pod Lublinem ukryte jest arcydzieło Matejki Grunwald. Dopiero gdy w lipcu 1944 roku wojska radzieckie i polskie wyzwoliły miasto, bezcenne płótno ujrzało znowu światło dzienne. Niemcy uporczywie poszukiwali obrazu i tylko patriotyzmowi i odwadze garstki ludzi zawdzięczamy ocalenie tego skarbu narodowego. Na tym oto furgonie wjechał Grunwald triumfalnie do Lublina, gdzie przekazany został pod opiekę rządu. Sprowadzony z moskiewskiej galerii Tretiakowskiej profesor Aleksiej Rybnikow, dokonując pierwszych zabiegów konserwatorskich, alarmował. Gdy skrzynia była zakopana, wał, na który nawinięte były płótna, rozpadł się i obrazy pokryła pleśń. Są w fatalnym stanie. Akt drugi. Nawałek. Policzkować trupa matki się nie godzi, krzyknął Józef Ignacy Kraszewski w 1866 roku, gdy zobaczył obraz Matejki Rejtan, Upadek Polski. Ten Upadek Polski zobaczył rok później na wystawie w Paryżu cesarz austriacki Franz Józef I. Uśmiechnął się spod wąsa, widząc zobrazowanie skutków działań swoich antenatów i kupił go za 50 tysięcy franków. Podobnego wąsa nosił kilka dekad później prezydent II RP, Ignacy Mościcki, rezydujący z rodziną w Warszawie na Zamku Królewskim, w którym po odkupieniu od CK monarchii wisiał Rejtan, a obok Batory pod Pskowem. Aż do września 1939. Kurz jeszcze nie opadł po dywanowym nalocie, kiedy ogłoszono ewakuację zamku, a z zamkiem obrazów oraz prezydenta z rodziną i przyległościami kancelaryjnymi. Obrazy zostały nawinięte na wspólny wałek i oddane na przechowanie Radziwiłłom w Ołyce na Wołyniu, około 500 km od Warszawy, a 200 od Lwowa. Tamże po 17 września obrazy zostały zaaresztowane przez Sowietów. Prezydenta nie aresztowali, gdyż wcześniej wyjechał w kierunku Rumunii. Sowieci obficie obsypali obrazy naftaliną, co by im mole płótna na onuce nie zeżarły, poskładali je kulturalnie w kostkę. Rejtana na 16 części, a Batorego, grubszy i potężniejszy od Rejtana, na 18, farbą do środka, jak na człowieka radzieckiego przystało. I na 4 lata słuch po obrazach zaginął. Słychać było tylko o Sowietach i hitlerowcach, ale to nie były dobre wiadomości.
20 grudnia 1943 roku Karol Badecki, lwowski archiwista, napisał: ktoś przywiózł do miasta obrazy Matejki. Ten ktoś to były wojska niemieckie, które przetransportowały antyrosyjskie w wymowie obrazy z Łucka do Lwowa. Stadthauptmann miasta Egon Heller wydał rozkaz, by opiekę nad płótnami objął Jan Marksen, Polak, główny konserwator Galerii Miasta Lwowa. Z polecenia zarządu miasta wybrałem odpowiednio dużą salę w ratuszu i w obecności doktora Gittlera, kustosza Galerii Miasta Lwowa, przystąpiłem do rozpakowywania obrazów. Obrazy były wielokrotnie złożone. Stwierdziłem, że pakiet 964 na 160 cm zawiera obraz Jana Matejki Rejtan, a pakiet 90 na 120 cm obraz Batory pod Pskowem. 25 marca 1944 roku ze ściany odpowiednio mniejszej sali posiedzeń ratusza we Lwowie Niemcy zdejmują inny obraz Matejki, Unia Lubelska. I zwyczajowo nawijają go na wałek, razem z Rejtanem i Batorem. Ale tym razem każdy obraz ma swój wałek. Zapakowane do skrzyń obrazy zostały wysłane do zakładu karnego w Nowym Wiśniczu koło Krakowa. Te 350 km pokonały w 2 miesiące. Sowieci aresztowali, hitlerowcy wsadzili do więzienia, a Polacy korespondują. List Jana Marksena do dyrektora Muzeum Warszawy doktora Stanisława Lorenca. Szanowny panie dyrektorze, od grudnia roku ubiegłego do 24 marca roku bieżącego miałem w swojej opiece obrazy Matejki Rejtan i Batory pod Pskowem. Nie mogąc się skomunikować z moimi władzami we Lwowie, zwracam się z tą sprawą wprost do szanownego pana dyrektora. Przede wszystkim wyjaśniam o zmoczeniu skrzyni. Obrazy były zapakowane w skrzynie z wilgotnego drewna z braku innego materiału. Obrazów proszę bez porozumienia się ze mną nie rozwijać, gdyż zwyczajnie praktykowany sposób rozwijania spowodowałby dalsze uszkodzenia już i tak bardzo zniszczonych obrazów. List dyrektora Muzeum Warszawy doktora Stanisława Lorenca do Jana Marksena. Omówiłem z konserwatorem naszego muzeum, panem Bohdanem Markonim, program robót sformułowany przez szanownego pana i uznaliśmy wspólnie, że wydaje się on przy obecnych możliwościach najwłaściwszym. W sierpniu 1944 roku w korespondencję wtrącają się Niemcy. Stadthauptmann Lwowa rozkazuje Janowi Marksenowi przekazać obrazy urzędnikom Rzeszy. Jednak dzięki specjalnym znakom, które Marksen zakodował na skrzyniach, obrazy odnajdują się po prawie roku w miejscowości Hain pod Jelenią Górą, obecnie Przesieka, w restauracji Waldschlossen. Miasteczko na chwilę otrzymuje polską nazwę Matejkowice. Telegram Stanisława Lorenca. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa. Odnalazłem Matejki, Batory, Rejtan, Unia. Przyspieszyć remont zachęty. Lorenc. 11 lipca 1945 roku. Służbowa. Akt trzeci. Życie i rekonwalescencja inwalidów wojennych. Losy obrazów Matejki podczas II wojny światowej skończyły się 6 sierpnia 1945 roku, kiedy pod eskortą żołnierzy 7. Dywizji Piechoty przewieziono je do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wróciły, ale dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa wojna z czasem i materią o ich uratowanie. Życie Warszawy, 28 marca 1946 roku. Grunwald i inne arcydzieła Matejki pod doświadczoną ręką konserwatorów. Oto w wielkiej sali, gdzie niegdyś w splendorze wisiał Grunwald, leży na ziemi tenże sam Grunwald, a obok niego inne obrazy mistrza. Bez ram, popękane i zszarzałe,
Werniks został strawiony przez pleśń i wilgoć. Płótno prawie się rozsypuje, tak zbutwiało. W Grunwaldzie na środku cztery duże dziury. Znikł przepych barw, ale nie bezpowrotnie. Pracujący pod kierunkiem profesora Bohdana Markoniego konserwatorzy obchodzą się z obrazami jak z chorymi dziećmi. Ułożyli je równiutko na gładkiej posadzce, specjalnie naprawionej do tego celu. Poddają operacji świetlnej i słonecznej, gdyż szklany świetlik rzuca z góry na nie silne, równomierne światło. Dzięki temu przybladłe barwy znowu nabiorą rumieńców życia, a nowy Werniks dokona reszty. Trzeba jednak przedtem obrazy ułożyć na podkładzie z filcu i podkleić, czyli zbudować płótnem. Dużo było kłopotów ze zdobyciem 5-metrowego płatu filcu. Nareszcie znalazł się warsztat w Tomaszowie, który filc wykonał. Teraz jakieś gigantyczne krosna tkają płótno, a gdy to zostanie ukończone, rozpocznie się właściwa konserwacja Grunwaldu i pozostałych. W salach jest ciepło, 14 stopni Celsjusza, gdyż tego wymagają chore obrazy. Niestety niedokładnie oszklono dach świetlika i w czasie deszczów woda leje się strugami. Pracujący konserwatorzy w czasie słoty przesuwają się ze swymi stołami z miejsca na miejsce. A profesor Marconi nocą snuje się jak duch po salach. Całe szczęście, że mieszka w Zachęcie, by przesuwać i odsuwać sztalugi, zasłaniać płótna i rzeźby. Losy wielu innych płócien, rzeźb i dzieł sztuki nie mają swojego happy endu. Pamiętajmy o nich, oglądając szczęśliwie, a czasem bohatersko uratowane obrazy Jana Matejki. Pamiętajmy też o dziełach mistrza, których wciąż szukamy i o tych, które Polska prawdopodobnie utraciła na zawsze. Dzieła utracone. Portret Anieli z Potockich Konstantowej Zamojskiej, lat 144. Poszukiwana cała lub w częściach. Odsiecz króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem, lat 137. Poszukiwana cała lub w częściach. Zamojski pod Byczyną, lat 132. Stracony nieznanego dnia wyrokiem losu. Biskup Iwo Odrowąż poświęca kamień węgielny pod budowę kościoła w Iwoniczu w 1226 roku, lat 129. Poszukiwany cały lub w częściach. Napad Żaków na zbór ewangelicki w Krakowie, lat 124. Poszukiwany cały lub w częściach. Władysław IV pod Smoleńskiem, lat 124. Poszukiwany cały lub w częściach. Utracone. Zespół 5 witraży z katedry w Przemyślu projektu Jana Matejki. Święty Kazimierz. Chrzest Pana Jezusa. Święty Michał. Święty Stanisław. Najświętsza Panna Maria. Muzeum utracone przywraca pamięć.